Ewa Skarżyńska, Bolesia. Opowieść o niezwykłych losach błogosławionej Bolesławy Lament. Czyta Joanna Węgrzynowska. Sankt Petersburg. Sankt Petersburg, stolica i największe miasto Cesarstwa Rosyjskiego, przywitał siostry deszczem i słotą. Na dworcu, na którym pełno było podróżnych i gdzie roiło się od tragarzy, czekała Stasia. Szczupła, niewysoka, w lekko dopasowanym szarym płaszczu i kapeluszu. Matka Bolesława, ujrzawszy siostrę na peronie, ruszyła natychmiast w jej kierunku, zostawiając resztę towarzystwa daleko w tyle. Ściskały się, to znów spoglądały na siebie przez łzy. Stasia, kochana Stasia, tyle wspomnień, tyle głębokich przeżyć i tyle lat, które minęły od ostatniego spotkania. Teraz mogły sobie nareszcie spojrzeć w oczy, wyczytać z nich to, czego nie dało się wyrazić w korespondencji objętej carską cenzurą. Tak były sobą zajęte, że dopiero po dłuższej chwili usłyszały zniecierpliwiony głos siostry Marii. — Stasiu, a ja? — wołała z wyrzutem, dopominając się siostrzanych pocałunków. — Zapomniałaś o mnie? Stasia patrzyła to na jedną, to na drugą siostrę, nie mogąc się nadziwić. Tak bardzo się obie zmieniły. Ona także była odmieniona. Dawniej stroniąca od wypowiadania własnego zdania, teraz sprawiała wrażenie osoby światowej. Miło było na nią patrzeć i słuchać jej barwnej i niewymuszonej mowy. Można się też było domyślić na podstawie wtrącanych od czasu do czasu francuskich słów, że i w tym języku miałaby sporo do powiedzenia. Tak, Stasia była odmieniona i nie było w tym nic dziwnego. Dyscyplina klasztorna, twarde życie i ciężka praca, a po odejściu z klasztoru konieczność borykania się z niełatwą rzeczywistością uczyniły z niej osobę samodzielną i samowystarczalną. Satysfakcję z pozycji, jaką udało się jej osiągnąć w Sankt Petersburgu, jednej z największych metropolii w Europie, manifestowała dumnie podniesioną głową i pewnością siebie, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna hrabianka. Mijały właśnie 4 lata, od kiedy pożegnała się z klasztorem i zaczęła prowadzić samotne życie. Zamieszkała w dzielnicy Piaski, na peryferiach rozległej parafii świętej Katarzyny. Tam też otworzyła prywatną pracownię krawiecką. Słysząc, że i Bolesława zamierza przenieść się do Petersburga, postarała się o mieszkanie w tej samej dzielnicy dla niej i towarzyszących jej osób. Mieszkanie, choć niewielkie, było dosyć przyjemne. Składało się z 2 pokoi i kuchni. Opłata, jak na tutejsze warunki, też nie była zbyt wysoka. Wynajęła je więc, uiszczając czynsz za miesiąc z góry, i sprowadziła się do niego wraz z 6 kuzynkami. Tak bowiem, dla uniknięcia niepotrzebnych podejrzeń, określiła ich stopień pokrewieństwa przy zawieraniu transakcji. Zaraz po nadejściu bagaży z dworca kolejowego, z czym było trochę zachodu, siostry przystąpiły do rozpakowywania skrzyń, koszy i tobołków. Przestawianie z miejsca na miejsce sporej ilości pakunków i wyjmowanie z nich mnóstwa większych i mniejszych przedmiotów wywołało zamieszanie, które uświadomiło nagle wszystkim ciasnotę nowego miejsca. Grymas niezadowolenia, jaki matka Bolesława spostrzegła w pewnym momencie na twarzy siostry Ludwiki, sprawił, że przerwała na chwilę układanie bielizny w szafie. Być może niektóre z was, odezwała się stanowczym głosem, inaczej wyobrażały sobie ten nasz dom w Petersburgu. Rozumiem to. Chcę jednak, żebyście przyjęły stan obecny jako kolejne doświadczenie. Chcę też, abyście zapamiętały, że wszelkie doświadczenia są jakby drabiną do nieba. Jeśli więc któraś z was, dla kaprysu, chciałaby pominąć jakiś szczebel tej drabiny, tu spojrzała wymownie na siostrę Ludwikę, niech wie, że w pewnym momencie może zabraknąć jej nogi, by wznieść się na kolejny, wyższy szczebel. Nie mówiąc już o bolesnej konsekwencji ewentualnego upadku. Mam nadzieję, że wyrażam się jasno. Siostry przyjęły naukę w milczeniu, ale zaraz potem wybuchły serdecznym śmiechem. Najpierw zachichotała siostra Łucja Wieliczkiewicz, później zawtórowała jej siostra Anna.
Wreszcie dołączyła naburmuszona jeszcze przed chwilą siostra Ludwika. Śmiały się i pozostałe, gdyż nauka matki Bolesławy okazała się na tyle obrazowa, że każda bez większego trudu zobaczyła siebie na owej nieszczęsnej drabinie z przykrótką nogą do nieba. Ale sytuacja sióstr wcale nie była do śmiechu. Po opłaceniu czynszu, a wcześniej kosztów podróży, transportu mebli, wyposażenia zakładu krawieckiego i rzeczy osobistych, zostało im do dyspozycji zaledwie 30 rubli. Z taką mizerną kwotą, nie posiadając żadnych wpływowych znajomości, znalazły się w obcym mieście wśród 2 milionów innych jego mieszkańców. W mieście 5-krotnie większym od Warszawy. Matka Bolesława znała trochę Sankt Petersburg. Spędziła w nim jakiś czas, będąc zakonnicą domu rodziny Maryi. Położony na 40 wyspach nad Zatoką Fińską, spowity był o tej porze roku mrokiem i szarością sinych mgieł. Pełno w nim było pałaców, mostów i kanałów, a górowała nad nim pozłacana iglica soboru świętych Piotra i Pawła, symbol władzy cara, z figurą anioła trzymającego krzyż. Sobór, który w niczym nie przypominał tradycyjnej cerkwi, był jednocześnie głównym budynkiem ponurej twierdzy pietropawłowskiej, gdzie trzymano więźniów politycznych. To do niej trafił swego czasu wzięty do niewoli pod Maciejowicami generał Tadeusz Kościuszko. Chodząc wzdłuż Newy, rozległej rzeki przepływającej przez Sankt Petersburg, nazywany również Wenecją Północy, lubiła wyobrażać sobie w tamtych odległych czasach, że znajduje się w tej prawdziwej Wenecji, leżącej nad Adriatykiem, o której słyszała od swojej chrzestnej matki. W obu tych miastach domy zdawały się wyrastać z wody. Nie były jednak wcale do siebie podobne. Tamte, weneckie, skąpane w słońcu, przywoływały na pamięć postać świętego Marka Ewangelisty i kierowały myśli ku Jezusowi z Nazaretu. Te petersburskie, skąpane w złocie o intensywnych pastelowych barwach, różowych, żółtych, zielonych i niebieskich, sławiły potęgę cara. Co jeszcze wiedziała o Sankt Petersburgu? Wiedziała, że żyje w nim około 60 tysięcy Polaków, głównie w dzielnicy Narwskiej i Wyborgskiej, w pobliżu metalurgicznych zakładów putiłowskich. Że istnieje w nim kilka parafii katolickich, z których najstarszą i największą jest parafia świętej Katarzyny Aleksandryjskiej przy Newskim Prospekcie i że Newski Prospekt jest najdłuższą ulicą liczącą bagatela 4 kilometry. Że mieści się w nim słynna Akademia Duchowna oraz rezydencja arcybiskupów mochylewskich. Na tym się jej wiedza kończyła. Również następnego dnia deszcz padał od rana, a ciężkie chmury nie zapowiadały szybkiej zmiany pogody. Po mszy świętej w kościele świętej Katarzyny, którą odprawił proboszcz ksiądz Konstanty Budkiewicz, założyciel Towarzystwa Polska Macierz Szkolna, matka Bolesława wybrała się do arcybiskupstwa, by przedstawić sytuację zgromadzenia i szukać pomocy. Miała już mocno przemoczone trzewiki, kiedy udało jej się wreszcie dotrzeć do pałacu arcybiskupów mochylewskich. Obok pałacu, oddzielone parkiem, mieściły się Akademia Duchowna i Seminarium, jedyne w całym Imperium Rosyjskim uczelnie, które przygotowywały duchowieństwo katolickie do zadań duszpasterskich. Jak te przygotowania miały wyglądać, nie trudno zgadnąć. To, że nie odbywały się one na szczęście w duchu całkowitej uległości carowi, było niewątpliwą zasługą mądrych i doświadczonych arcypasterzy. Ksiądz prałat Stefan Denisewicz, który zarządzał akurat archidiecezją mochylewską, przyjął matkę Bolesławę niezwykle serdecznie. Mimo przekroczonej 70, nadal cieszył się dobrym zdrowiem, a swoją niezłomną postawą wobec zaborcy przypominał wiernym niestrudzenie, co znaczy być gorliwym naśladowcą Chrystusa. Uszczęśliwiona, że zastała tak ważną osobę i że osoba ta ma dla niej czas, przedstawiła pokrótce historię własnego powołania i powołania Towarzystwa Świętej Rodziny, a następnie przedłożyła Jego Ekscelencji jedyny posiadany egzemplarz konstytucji, które opracowała wspólnie z ojcem Feliksem Wiercińskim. Przekonana, że zatwierdzenie ich to zwykła formalność, czekała spokojnie w wygodnym fotelu i,
Podczas gdy ksiądz prałat kartkował z uwagą materiał, patrzyła z żalem na mokre fałdy sukni, która po tej deszczowej eskapadzie nadawała się do gruntownej renowacji. Minęło kilka długich minut i jeszcze kilka, zanim ksiądz prałat uniósł w końcu siwą głowę i spojrzał na Matkę Bolesławę tym samym, co wcześniej, życzliwym wzrokiem. Sądząc, że rezultat jest pozytywny, odpowiedziała mu równie życzliwym uśmiechem. Jednak przyjaznemu spojrzeniu księdza prałata nie towarzyszyły wcale słowa, jakich się spodziewała. Owszem, przyjął siostry do diecezji i udzielił im błogosławieństwa, ale konstytucji zatwierdzić nie zamierzał. To trudna sprawa, stwierdził zakłopotany. Proszę mnie zrozumieć. Zgromadzenie istnieje od niedawna, nie wykazało się jeszcze żadnymi większymi osiągnięciami. Trzeba poczekać, przekonywał. Nie mogła uwierzyć. Więc 2 lata to mało? Myślała gorączkowo. 2 lata katechizacji i tajnego nauczania, 2 lata nauki zawodu, ofiarnej służby dla parafii, życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, 2 lata wyrzeczeń o głodzie i chłodzie, to wszystko mało? Gładziła nerwowo fałdy mokrej sukni i zdawało jej się, że to nie deszcz, ale jej własne łzy zmoczyły ją tak dokładnie, nie zostawiając ani jednej suchej nitki. Ksiądz Denisewicz dostrzegł najwyraźniej jej zawód, bo wychylił się zza biurka i zapytał głosem pełnym ojcowskiej troski. Ile właściwie ma pani lat? 45, odparła bez namysłu. Uśmiechnął się dobrodusznie. To pani jeszcze młoda, stwierdził. Bardzo młoda. I jeszcze raz powtórzył. Trzeba poczekać. Młoda? Pomyślała i poczuła nagle ciężar przeżytych lat. Trzymała się, owszem, prosto. Zachowała szczupłą sylwetkę i młodzieńczy wygląd, a jej oczy płonęły, jak powiadano, niegasnącym zapałem, lecz o kobietach po 40 mówiło się powszechnie, że są już w podeszłym wieku. Młoda, mój Boże! Ponieważ ksiądz prałat wstał z fotela i ona szybko uczyniła to samo. Zachęcam do kontynuowania życia wspólnego według rad ewangelicznych i przedstawionych mi konstytucji. Proszę też nadal zajmować się dobroczynnością, spełniać uczynki miłosierdzia i w żadnym wypadku się nie zniechęcać. Zakończył z naciskiem, na próżno usiłując tym razem wywołać uśmiech na jej twarzy. A na spowiednika, dodał szukając w myślach właściwej osoby, wyznaczę wam chyba księdza Augustyna Łosińskiego. Jest rektorem seminarium duchownego. Będziecie zadowolone. Matka Bolesława skłoniła się. Audiencja była zakończona.